Piatnica, szósty dzień kastrycznika, do parlamentskich wyborów u Polski zostaje 9 dzion. I jak raz w tej temie połnaściu przyświecim naszą sioniecznie upieradaczu. U studii Michaś Ściepaniuk, dobry wieczór. Nasza sioniecznie sustrecza będzie mieć admyslowy charakter, pakulki ciecham bliżejsze je pół godziny, prawiedziem debatu z kandydatami u bliżejszych wyborach, jak ja u swoich programach i dzienniach, odklikowająca da białoruskiego elektoratu. Związali się my do komiteta, na jakich spiskach znachodzą się jak raz tyja polityki, jak ja, nie będziem tu chlusić, rozliczając na głosy białoruskich wyborczyków. I tak, u studii jest z nami Jołgieńczyk Kwin, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, PO, Nowoczesna, IPL, Zieloni, lista numer 6, siomy na spisku kandydata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Aleksander Wasyluk, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 2, piaty na spisku kandydata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Leszek Gryc, Komitet Wyborczy Nowa Lewica, lista numer 3, piętnasty na spisku kandydata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do udziału w debacie zaprosiliśmy tak sama Lucję Niemirowicz, jaka ja balotuję z listy Prawa i Sprawiedliwości, jednak nie przyjęła Jana naszego zaproszenia. A do 19 godziny będziemy pytać naszych gości pra ichnia, pra panowy, programy dziennie, audytoje, czemu liczać siebie odpowiednimi kandydatami na pasadu deputata. A zaraz krychu techniczna informacji. Każdy z kandydatów będzie odkazywać na takie same pytanie. Czarchowaść odkazał, rozlasowali my pierad naszej pieradaczej. Każdy z gości na odkaz na pytanie ma taki sam czas, a dnu chwilinu pod koniec przyznaczonego czasu będziemy informować u admyslowym hukowym sygnale. Uprykancy, każdy z kandydatów otrzyma chwilinu czasu, kap podsumować debatu, czy odnieść się do słowa u konkurenta. Tak to paczynajem debatu, jakoj, przyznaję się szczera, za 12 godów mojej pracy u Polskim Radiu Blastok jeszcze nie było. Tak to paczynajem, użo pras chwilinu. Debata w Polskim Radiu Białystok. I poczynałem z pierwszego pytania u naszej debacie. Czemu liczycie, że jak raz wy zjawiajecie się najlepszym przedstawnikom białoruskiej mniejszości, jaki może trafić u Sojm? Podkreślu, białoruskiej mniejszości. Nie prawosławnych, nie padlaszuków, a konkretna padlaskich Białorusał. Odkazywa je Jałgieńczyk Kwin. No chyba tym, że ja już był posłom kilku kadencji, mają doświadczenie, opyt. Ja bym nie rozdzielał, że to Białorusy czy prawosławni, u nas to żdżestwo to jest same. Jest kilka spraw bardzo istotnych, ważnych dla naszej mniejszości. Od nas z nich to dokończenie ustawy ja robił nad jej, która by dałaby rodzinom tych pomordowanych przez oddział Burego zadośćuczynienia, odszkodowań, bo rodziny tych soldatów i rodzina Rajsa dostaje. To jest skandal, że w państwie demokratycznego prawa sprawcy zbrodni, rodziny sprawców zbrodni ludobójstwa dostają takie zadośćuczynienie, a naszym ludziom tego nie było. Ja przyszykował projekt, 45 podpisów posłów podpisało. Dumaju, my wygrajemy, typ opozycja wygraje te wybory i będę możliwość to je dokończyć i na koniec rozwiązać tę sprawę. Jeszcze jest oczywiście inne problemy, do takich należy bieżące, skażem to, że na przykład koszary wojskowe koło Ławry Supraskich chcą zrobić, ale może jeszcze pro to je poskażem. Odkazuje Aleksandr Wasyluk. Ja odpowiem przewrotnie. Nie wydaje mi się, że jestem najlepszym przedstawicielem. Znam dużo lepszych przedstawicieli, którzy mogliby reprezentować mniejszość białoruską w parlamencie. Olek Łatyszonek, Anatol Wap, Ilona Karpiuk, dziennikarze tego studia, którzy pracują i działają na rzecz mniejszości białoruskiej. Ale cieszę się, że część przynajmniej z tych przedstawicieli właśnie wybrała mnie jako swojego reprezentanta. Jestem reprezentantem Forum Mniejszości Podlasia, jestem reprezentantem środowisk białoruskich i dziękuję za te wsparcie. Jest to też duże wyzwanie. Myślę, że też jestem takim kandydatem, który łączy mniejszości białoruskie i osoby prawosławne. Dziękuję wielki. Odkazuje Leszek Gryc. Tak. Tak jak mój poprzednik, może nie ściśle białoruskiej, a dla mniejszości białoruskiej. Ja nigdy w swoim życiu nie rozróżniał ludzi według wyznania, według toho, co duma, ja według... Ja całe życie robił ludzie, dla ludzi i cały czas to robię. I nie będę rozmieniać, jak będę dla Białorusów robić, to komu innemu nie będę robić.
Nie. Budżem robi to ja samo, usim, ka było, usim lepiej. Ja się ogólnie rozliczał swoją działalność charytatywną. Co miesiąc pomagaju, co dzień ludziom, usim, bez względu z kolum pochodzi i jak pochodzi. Ja u ostatnim miesiące wydał ludziom paści tonu żywności za ponad 20 tysięcy złotych. I nie rozbierają komu. Wsim robi. Dziękuję wielkie. Przechodzimy do drugiego pytania. Ujalałem sobie, że to mają 16 tydzieńka strycznika i uwejśli wy u Sojm. Jaka będzie wasza pierwsza, konkretna, pasolska inicjatywa? Odkazwa je Jałwięczyk Fin. No ja już skazałem. Na pewno to jest symboliczna sprawa i ja nie wyobrażaju sobie, jak nasi ludzie toho, tak, aby jakowo do toho odnesli się, bo to jest rana, musi być zakończone. Ja już zacząłem mówić, no jest rozwiązanie, decyzja, że koszary wojskowe będą koło Supraskiej Ławy. To jest skandal. Ja na konferencji prasowej zapytał, czy ktoś podumałby, że na premierze koszary wojskowe pomieścić przy klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie. To jest zagrożenie. W obszcze koszarów w Horodach nie lokuje się, bo jeśli mówimy o zagrożeniu jakichś, no to pierwszym celem ataku jest jednostka wojskowa. Tym bardziej, no To jest oczywiste. Ja думаю, że można jeszcze czasu będzie skazać o innych sprawach, na premierę o sprawach liceów białoruskich. I dziękuję wielki. Odkazuje Aleksandr Wasyluk. Pierwszą rzecz, którą bym zrobił, jeżeli zasiadłbym w ławach parlamentarnych, to byłoby przedstawienie się moim kolegom, czyli pewnie do każdej skrytki pocztowej wrzuciłbym książeczkę Kolory Prawosławia, informacje o mniejszościach, które zamieszkują Podlasie, informacje, że jeżeli mają jakieś wątpliwości, pytania, żeby się zgłaszali do mnie, że będę je rozwiewał, będę zapraszał ich na Podlasie, żeby lepiej poznali, bo to oni mają mi pomagać w tych kwestiach, które są dla mnie ważne. Drugą, może pierwszą równoległą rzeczą, którą bym zrobił, to bym też zorganizował coś tutaj lokalnie dla naszego środowiska, bo jest ono bardzo mocno podzielone, niezintegrowane. Ja już to robiłem od kilku lat, próbowałem integrować środowisko na różnych spotkaniach i chciałbym zaangażować szczególnie młode osoby razem ze mną do stworzenia zespołu, który będzie ze mną działał, bo ja działam zespołowo i to byłyby pierwsze moje kroki. Marzenie takie jest moje, żeby integrować i budować zespół, a nie działać indywidualnie. Dziękuję wielki. I odkazwa je Leszek Gryc. My jako Lewica mamy skierowane programy do wszystkich ludzi, do ludzi. Przede wszystkim, nie usicha do ludzi, bo nasze programy jest napisane ludziom i ka było lepiej ludziom. No jako Leszek Gryc, cenił sobie uczciwość. I pierwsze, co zrobiłby, to chciałby przekonać usich, kap znieści immunitet poselski poza salą parlamentarną. Kap każdy, kto jest nieuczciwy, kto nieuczciwie mówi, kto robi nieuczciwie, niezależnie od tego, poseł czy nie poseł, na sali parlamentarnej niechaj dzieje coś, co chce. Najwyżej ludzie nie będą oglądać tego, co w Sejmie dzieje. No jak wyjdzie, koniec jest normalnym obywatelem. Dziękuję wielki. Przechodzimy do następnego pytania. Nie zauważajcie tajemnica, iż to wschodnia czastka naszego regiona. Geta to obszar, jaki wyludniajca najchudszej u Polszy. Wschodnie gminy każdy od na czele spisku tych sama uradał, gdzie gromadztwa najbolsze admiraje. Co jak deputat budziecie starać się zrobić u tym pytanii? I znowu proszę ab konkretne odkazy. Odkazwa je Jałwięczyk Fin, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, PO, Nowoczesna, IPL, Zielony. Siomy na spisku kandydatów. No tak, to jest bolesna sprawa. Nasi ludzie jak wyjeżdżają, to no, najczęściej to było za poszukaniu pracy, no czy jakoś tam lepszego miejsca zamieszkania i to tyrają to gdy swoje tożsamość narodową. No, polonizuje się. Ja w tej kadencji, że na początku, bo trzeba znać trochę mechanizmy i jak Sejm działa, bo można mówić bardzo dużo, ale prawda jest taka, że bez uradu, bez rządu, bez programu rządowego, my to sami tego nie rozwiążemy. Na początku tej kadencji ja poczekował dezyderat Komisji Mniejszości Narodowych, który przeszedł tylko temu, że jeden poseł PiS-u pomylił się i na
natisnąłem ten guzik. To jest taka, dezydera to jest taka najwyższa forma, która w Sejmie komisja zwróciła się do uradu. I tam byli konkretni proponowy. Na żal, nic z tego nie wyszło, nikt poważnie do tego nie odniósł się, ale chcę tu wskazać też na żal, że żadna organizacja białoruska w tym mnie nie podtrzymała. I kończyłem wskaz. Dziękuję wielkie. Odkazuje je Aleksander Wasyluk, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, piaty na spisku kandydata. Myślę, że bardzo złym kierunkiem rozwoju państwa polskiego w tej chwili jest odbieranie środków dla samorządów, bo to samorządy są bliżej ludzi i samorządy mogą dużo więcej zdziałać i jakby zadaniem moim w parlamencie na pewno byłoby przywrócenie zdrowego finansowania, zdrowego działania samorządu i wspieranie tych samorządów, które właśnie się najbardziej wyludniają. A dodatkowo uważam, już tak może poza parlamentem, co wynika z mojej działalności, to jest duży nacisk na budowanie nowych kadr, nowych liderów, ludzi, którzy będą chcieli zostać na Podlasiu, bo to oni za sobą pociągną miejsca pracy, oni za sobą pociągną nowe firmy, przedsiębiorstwa. Przykład Bielska, w którym jest bardzo małe bezrobocie i możliwość powrotu jest dużo lepszym miejscem niż Hajnówka, w której tego brakuje. Jeżeli my będziemy mieli fajnych ludzi, fajne pomysły na działania. Ja między innymi tworzę ośrodek w Białowieży, w którym mamy nadzieję, że będziemy właśnie kuli te kadry i rozwijali nasze środowisko do tego, żeby lepiej działało. Dziękuję wielki. Odkazuje Leszek Gryc, Komitet Wyborczy Nowa Lewica, 15 na spisku kandydata. Oczywiście najistotniejsze jest to, jak skierować grosze społeczne tam, gdzie trzeba. Tam, gdzie trzeba, gdzie ludzi jest najmniej zarabny. To samo, aby inspirować od dołu własną działalność. My tworzymy gdzieś tam u Polscy grupy producenckie. Dajemy im jakieś tam obniżki, podatku, usiocho. U nas tereny super fajne jest. A czemu nie zrobić czegoś w podobny sposób z grupami prywatnych kwater? Żeby zrobić grupy, a jeden robi to, a drugi robi to, i to było grupa podgrupu producencką, który podatką mniej płaci. I w ten sposób może zatrzymaliśmy troszkę ludzi i tu taka. Jeżeli była taka potrzeba, przyjeżdżali ludzi, to też do roboty ktoś potrzebny był. Nie mówię, że w większych jakichś zakładach produkcyjnych, gdzie na pełno trzeba dawać. Dziękuję wielki. I przechodzimy do następnego pytania. W 18 chwili na 18 chwilą zostaje do 19 godziny. I ja pocznia wyniki pierapisu nasielnictwa, powód dla jakich białoruską nacjonalność zadeklarowała 23 tysiące życharów naszych regiona. Geta na 13 tysięcy mężczy w 2011 godzie, kali Białorusom jej przyznała się 38 tysięcy podlaszuków. U jaki sposób baczycie swoją dziejność u tej sprawie? Odkazywa je Jałgienczyk Fin. No to przykre, że z każdym spisem, który ja przypomniał, że w 48 roku tam mieli naukowcy zastrzeżenia do tego spisu, ale szacowało się, że było około 140 tysięcy po wojnie Białorusów w naszym województwie. Teraz czuję te cyfry. To jest procesy polonizacji. Przyczyn jest kilka, ale najważniejsze, ja думаю, to zależy, ja oskarżę o tym, od nas zależy. Potrzebna jest integracja, potrzebne jest współdziałanie. Dostają, nie mają go. Ja znaję, że nie mają środki, dostają i mają radioracja i telewizję białoruską i tak dalej, i tak dalej. Łemki, który rozproszony, ma swój na premier portal religijno, społeczno, kulturalny i tak dalej. My nawet nie jesteśmy w stanie. Ja proponował, jest nasz i periodyk i ludy i potencjał jest. My nawet nie jesteśmy w stanie w najważniejszych sprawach, a najważniejsze sprawy to nasza ziemia, nasza wiara, nasz język razem działać. I stawiam kropkę. Dziękuję wielki. Aleksander Wasyluk, to też samo pytanie. Na to pytanie można również odpowiedzieć podobnie jak na poprzednie. Brakuje nam liderów, którzy będą samymi sobą świadczyć i dążyć do tego, żeby za nimi poszli kolejni ludzie. Ale ja może skorzystam z okazji, przy tym pytaniu też chciałbym zauważyć, że również w tym spisie było powiedziane, że jest nas 96 tysięcy prawosławnych na Podlasiu i jest nas prawie 23 tysiące Białorusinów w województwie mazowieckim. I w kwestii wyborów to pokazuje, że tak naprawdę my powinniśmy się starać o dwa mandaty poselskie z Podlasia, powinniśmy mieć jednego senatora i jednego posła z Warszawy.
Warszawy, więc to pokazuje, że mój start 4 lata wcześniej z Warszawy nie był taki zupełnie bezsensowny i szkoda, że w tym roku nie ma kogoś, kto kontynuuje. To musi być człowiek, który mieszka w Warszawie. Skoro jest ich 23 tysiące, to powinniśmy się lepiej rozejrzeć wokół siebie i znaleźć takich liderów, którzy będą chcieli wspólnie z nami działać. Dziękuję wielki. Ja odkazywa je Leszek Gryc. Szanowni Państwo, nawet tutaj teraz w tej chwili słyszałem, że w Warszawie, w województwie mazowieckim jest Białorusów więcej. No tak, widzicie, mają takie czasy, że my tu taka przy granicy, w Prymierze żyjemy. Jakie odnoszenie jest między Europą i Zapadem, a Wschodem, wiadomo. I kulki z tych ludzi, którzy tu taka jest Białorusami, ani skazali, że to jest Białorusami, z takich czy innych powodów, to my nie znają. No na pewno jest polaryzacja, która stygmatyzuje takich czy innych, nie pomaga temu, kab ludzie przyznali się, raz kab przyznali się, a dwa, kab wyszli i kultywowali swoją tradycję, pokazywali siebie. I to trzeba zmienić. Jeżeli my zmienimy podejście do drugiego człowieka, jeżeli każdego będziemy normalnie traktować, nie będzie on bojać się pokazać się, to wtedy będzie... I stawim kropku. Dziękuję wielki. Dawajcie do mamisia. Stawim kropku, czuję hety skaz, hety huk i stawim kropku, dobra? I właśnie czerchowa jej pytanie. Jedna z najbolszych holasnych spraw, jakimi żyła białoruska gromadzkość o poszłym miesiącu, heta problemy z nauczaniem białoruskiej mowy u licejach u Bielsku Padlaskim i Hajnałcy? Przychadajma, padlaski kuratora świty tłumaczyć, że nauka hetaha predmetu nie zjawiaje się obowiązkowej. U swoją czerwą dyrekcja Hajnowskiego Liceja de Białoruskiej Organizacji miarkuje, że powodle zakonu heta jest nauka obowiązkowej zjawiaje się. Co proponujecie zrobić u hetym pytanni? Odkazwa je Jałgienczyk Fin. Na Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych ja dwa razy proponował, byli zaproszeni i dyrektor Igor Łukaszuk i Anatol Wapi i przedstawniki rodzin. To jest skandal. Oni skazali, ja to je podtrzymał, to, że skazał, że to jest kwestia dyskryminacji mężczyzny białoruskiej. Jakaś pani nie podoba się jej, że taka szkoła w Bielsku, w Hajnowcu jest tak zwany polskie liceum odchodzity. To jest związane z celowym działaniem. Ja dwa razy mówiłem z ministrem Czarnkiem, dwa razy z wiceministrem Piątkowskim i trzy razy z wiceministrem Rzymkowskim. Nie ma z nimi mowy, bo oni teraz przytychli, bo o głosy, bo zabiegają wybory, to oni teraz zatychli. Ale jak ja pytaję, jeśli na Litwie wielki sukces obowiązkową maturę z języka polskiego i wiceminister ogłasza, że to jest gigantyczny sukces, a jednocześnie u nas robią coś innego, to po prostu jest, jak tam, że innego słowa nie baczę, to jest skandal. Dziękuję wielki. Aleksandr Wasyluk. No, sytuacja jest zupełnie niezrozumiała. Trudno wytłumaczyć, dlaczego coś, co funkcjonuje fantastycznie od tylu lat, od kilkudziesięciu lat, próbuje się zmienić. I to nie jest pierwszy przypadek, bo wcześniej mieliśmy przypadek przedszkola białoruskiego i szkoły z nauczaniem języka białoruskiego w Białymstoku, który też efekty są opłakane. I uważam, że co możemy zrobić, to zmienić przede wszystkim władzę, która nie będzie ingerowała i nie będzie dzieliła ludzi, bo oprócz tego, że nie możemy się uczyć języka białoruskiego, nie będziemy mogli być może uczyć się języka białoruskiego, to też społeczeństwo w Hajnówce zaczyna się dzielić, no bo rodzice często są wygodni, z matematyki też pewnie by swoje dzieci wypisali. Jak ktoś zapisuje dziecko do szkoły, która ma uczyć muzyki i mówi, że nie będzie się uczyło muzyki, no to jest jakaś abstrakcja. Ja rozmawiałem z mniejszością słowacką, która miała swoją kiedyś szkołę i powiedziała, otworzyliśmy tą szkołę dla innych i już nie mamy tej szkoły. I to jest bardzo smutne. Nie możemy do tego dopuścić. Dziękuję wielki. Odkazwa je Leszek Gryc. Po prostu trzeba było podejść tak, jak przyzwoitość każe. Traktujmy innych, jak chcemy, aby my byli traktowani. I tutaj, i za granicą. Jeżeli my dążymy do wprowadzenia polskiego języka naszych szkół poza granicą Polską. Pozwólmy tam, gdzie trzeba, gdzie ludzi chcą, gdzie jest tradycja, żeby to działało. Czasami chwataja, kab władza nie paraszkadzała. Nie musi pomachać, a kab nie paraszkadzała i budzie się dobro. Ludzie miejscowo znają, jakie jest zapotrzebowanie i na co. Ja tu taka nie widzę potrzeby utrącania się kuratora zmianą.
czegoś, co było dotychczas dobro, co działało dobro. Dziękuję wielki za odkaz. Pieradacza pod znakom pachoni, продолжаем нашу дебату. На польско-белорусской мяжи протягивается напруженная ситуация, связанная со спробами пересекания мяжи иммигрантами да утекачами из краин Африки да Азии. Привозят их на мяжу белорусские службы. Mają na mierzy agarożu, mają tak samo wojska, gdy mnogie oddziały pamiężników. Baczać ich żychary, baczać i turysty, jak i ja u mnogich wypadkach wyrażają usiąż nie przyjeżdżać na uschodnie Podlasza. Jaki baczycie wychad z migracyjnej sytuacji na polsko-białoruskim pamierzy? Odkazwa je Jałkińczyk Fin. No, wychod na teper trudno skazać, bo władze państwowe jest odpowiadają za bezpieczeństwo, czyli nielegalno, nie może być przekraczania granicy, ale jest jeszcze sytuacja, że już jakoli my mamy te przykłady, że diety czy kobiety jakoś przechodzą, to my musimy stosować prawo i nie możemy ich wykidać, nie możemy dzielić imigrantów. Zresztą papież Franciszek skazał, że w odniesieniu do nas, do Europejczyków, a i do nas, że my jesteśmy rasistami, bo my dylim, przyjmali my i bardzo dobre, my też doma mieli rodzinę ukraińską, a innych to jest kwestia bezpieczeństwa, ja mówię, i jak najchudsze, jeśli Bóg da, ta wojna i wszystko to kończy się, będzie normalizować się sytuacja, to wtedy to i płód trzeba rozbierać i wyroczyć się do normalnych stosunków z naszymi sąsiadami, bo podzielony przecież rodziny. Dziękuję wielki. Odkazuje Aleksandr Wasyluk. Myślę, że to jest duży problem, że właśnie nie umiemy traktować humanitarnie osób na granicy. Państwo polskie tutaj bardzo mocno zawiodło zarówno uchodźców, jak i mieszkańców tych terenów, bo tak naprawdę obie strony są poszkodowane. Rozwiązaniem byłoby, jeżeli już ten mur stoi, zostawić go, uszczelnić, ale też znaleźć sposób, żeby były punkty, miejsca przejścia graniczne, w których uchodźcy mogliby być weryfikowani. Powinniśmy działać według normalnych europejskich standardów i to nie tylko rozwiązałoby problem uchodźców, ale rozwiązałoby również problem mieszkańców Podlasia. Oni sami boją się często wejść do lasu, sami nie wiedzą, co może ich w tym lesie spotkać, nie wiedzą, jak się zachować. Turyści boją się do nas przyjeżdżać. Wszyscy jesteśmy poszkodowani, a wystarczyłoby tylko trochę pomyślunku, trochę lepszej organizacji i rzeczywiście podejścia do człowieka jak do człowieka, po chrześcijańsku po prostu. Dziękuję wielki. Odkazwa je Leszek Gryc. Szanowni Państwo, my jako społeczeństwo zachowaliśmy się z wielkim sercem wobec Ukraińców. Państwo nie przeszkadzało. Państwo nie ochydziło Ukraińców. Tutaj też są ludzie i ludzie zagonieni jak zwierzęta w potrzask bez wyjścia. I nie możemy jednych ludzi traktować tak, innych inaczej. Wszystko jest uregulowane w przepisach międzynarodowych. My mamy jakieś obowiązki wobec tych ludzi, mamy zasady, jakich mamy przestrzegać. Oczywiście nikt nie może przechodzić nielegalnie granicy, ale również nie wybieraliśmy, gdzie, kiedy żyjemy, w jakim czasie, ale możemy wybrać, jak żyjemy, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, czy świniami. Dziękuję wielki. Poś, to byli nasze pytania, jakie podrychtowali my, nasza redakcja, naszym gościom, a zaraz przyszedł czas na podsumowanie naszej debaty. Każdy z gości ma jedną minutę na repliku, komentarz, czy proste podsumowanie tego, pra co my mówili. Odkazwa je Jałkińczyk Fin, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, PO Nowoczesna, IPL Zielony, lista numer 6, siomy na spiksku kandydatał. Ja думаю, że poza dyskusją jest to, że ktoś, przedstawiciel od mniejszystwa, powinien być w Sejmie, w parlamencie. To jest doświadczenie. Ja nie wrzechuję pro sebe, bo może ktoś inny ból zrobił, ale to jest konieczność. W 2015 roku ja nie startował do Sejmu i było chyba 4 rok prawosławno-białoruskich kandydatów. Nikt nie dostał się. Rozbili się hołosy. To pierwsze nas ból. Ja wszystkim życzę sukcesu, ale prawda taka, że scenariusz 2015 roku może
może powtórzyć się i nikogo nie będzie. No ale nadzieję się, że może, że może, że może. Jeśli będę, to tak jak do sich pór będę starać się służyć swoim ludziom, na kulki Bóg da siły, jeszcze mają zadaczy w międzynarodowym organizacji prawosławnym, światowym, może też mógłby pomóc, no ale to zależy wszystko od wyborczyków. Idziecie na wybory, nie siedziecie na pieczcie, jak to kiedyś kazać, głosujcie na kogo chcecie, wybierajcie, kandydatów jest dużo. Dziękuję wielki. Odkazuje Aleksandr Wasyluk, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 2, piąty na spisku kandydata. Chcę, żeby dla was się udało. To jest moje hasło wyborcze, ale to nie jest tylko moje hasło wyborcze. To jest tak naprawdę to, kim jestem, jak działam i jak podchodzę do mojego zadania też jako przyszłego parlamentarzysty. Moim celem, moim zadaniem jest rzeczywiście poznać potrzeby ludzi. To, co teraz nawet w kampanii robię. Jeżdżę, spotykam się, rozmawiam. Od wielu lat działam z różnymi organizacjami i naprawdę zależy mi na tym, żeby to dla tych ludzi się udało, bo razem z nimi możemy dużo więcej zrobić. I to jest moja największa siła i największa moja wartość, że umiem i lubię pracować w zespole. I myślę, że dzięki temu, że jeżeli bym się dostał do parlamentu, mogę to dalej i jeszcze lepiej rozwijać. I uważam również, że trzecia droga to też jest dobry wybór, chociaż nie jestem kandydatem niezależnym, ale uważam, że polskiemu parlamentowi są potrzebne inne ugrupowania. Potrzebujemy lewicy, potrzebujemy innych ugrupowań, żeby ta rozmowa była bardziej wartościowa i nie zaogniała społeczeństwa na dwa obozy. Dziękuję wielki i odkazwa je Leszek Gryc, Komitet Wyborczy Nowa Lewica, lista numer 3, 15 na spisku kandydata. Prawdą jest, że potrzebujemy i trzeciej drogi, i lewicy, i koalicji. I jeszcze bardziej potrzebujemy ich zwycięstwa, tych partii, i współdziałania razem w rządzie. I wtedy będzie coś innego, aniżeli jest teraz, aniżeli monolit, który może robić co chce i nikt nie patrzy nikomu na ręce. Jeżeli chodzi o mnie, ja swoim życiem, ludzie, którzy mnie znają, mogą zaświadczyć, daję przykład pomocy innym. Ostatnio w karierze zawodowej byłem prezesem spółdzielni mieszkaniowej, gdzie moja rada nadzorcza zabroniła mi pomagania ludziom. Wiecie co? Napisałem wypowiedzenie, nie jestem, ludziom dalej pomagam. Jeżeli dostanę się do Sejmu, nie przyłożę swojej ręki do żadnej decyzji, która by była przeciwko ludziom, szybciej rzucę mandat. Dziękuję wielki. Nasza debata u efiry Polska Radio Białystok podchodzi już do końca. Nachadaj już, to naszymi gośćmi byli Eugen Czykwin, dziękuję wielki. Dziękuję. Aleksandr Wasyluk, dziękuję wielki. I Leszek Gryc. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Parlamentskie wybory u Polski 15 stycznika, a już zaraz zapraszają na nasze paśla wybarcze podsumowanie, upieradaczy pod znakam pachoni, u pania dziewak 16 stycznika. Michaś Ściepaniuk, żadaju przyjemnego wieczora, da sustreczy u efiry.